To jest film, który pani chce zrobić. My jednak musimy zadać sobie takie pytanie. Czy to jest potrzebne mnie jako redaktorowi, następnie instytucji, telewizji, telewidzom, a poza tym, wie pani, tam są kolosalne kłody, potrzaski, 100 różnych pułapek, sprawy niewyjaśnione, zbyt ciemnej, no i lata 50. tego jeszcze nie było na ekranie, to nietknięta sprawa jakby. A dlaczego pan mnie ma za taką kretynkę? Przecież to jest właśnie dla mnie zadanie. Ja nie chcę sobie coś tak nakręcić, bo to dyplom i trzeba szybko zrobić. Ja nie mogę się zabrać do innego filmu. Wyślijcie mnie od razu na emeryturę, ja muszę to... Proszę pani, pani musi to zrobić. Sprawa reżysera to tu jest istotna i to dobrego, ale młoda osoba, taka jak pani, pani damy jakiś inny film. Co pan se weźmie, staruszka, będzie panu reżyserował, bo znał, widział, był, wszystko zna, przecież to jest mój temat, poza tym ja już ten film zaczęłam. No widzi pani, a ja bym wolał, żeby pani robiła coś innego, mi o stal chodzi, pani powinna oświetlić ten temat. To zagadnienie, to nas interesuje, to jest dla nas istotne, poza tym, wie pani, nic fałszu, sama prawda, zważna. Ale to jest młodość mojego ojca, ja na ten temat wiem wszystko. Niech pani mnie posłucha. Przecież to nie o to chodzi. Proszę pana, ja mam w tej chwili takie kontakty, takie materiały. Przeprowadziłam kilka rozmów. Przecież to jest taki materiał, który może dać niespodziewane efekty. Rozumie pan? Ja uważam, że jest to temat, na który może nas interesować. Młodzież, pana! Pani Agnieszko, pani lekceważy fakty. Dla mnie faktem jest jedna huta, druga huta, ludzie w tej hucie, cyfry, 6,5 miliona ton stali. A dlaczego pan mi tych materiałów, o które pana proszę, nie zorganizował? A nie, nie, moja kochana, bo pani się niepotrzebnie plącze w aferę, z której pani potem nie wyjdzie. To pogrzeby panią, mnie, film. Wylejemy dziecko z kąpielą. To są zastrzeżone materiały. Nie poszły, dziś nie pójdą, nigdy nie pójdą. Ich nikt nie puści. Niech pani nie lekceważy tego istotnego momentu. Niech pani to zrozumie po prostu. Ile pan ma lat? 28. A pani ma 21 dni do końca zdjęć. Służę panu.